Witam, chciałbym przybliżyć Państwu już po zmontowaniu, jak wygląda napęd do tokarki. Tu jest oto złożona skrzynia biegów od trabanta, którą pokazywałem. Tutaj był ten kołnierz cały taki sprzęgłowy. On został obcięty, wyszlifowany, żeby to wszystko zmniejszyć. Tu będzie, tak jak mówiłem, koło pasowe do napędu tokarki. Ono ma tutaj po zewnątrz 1944. I tu jest to wrzeciono, które pokazywałem. Ono przechodzi przez tą skrzynię biegów. Uchwyt. Podstawa. I tak to wszystko wygląda. Dość sprytnie. Wcale nie jest to aż takie wielkie, jak się wydawało. Zbędne rzeczy zostaje poobcinane. I z tego, co sobie wyliczyłem, to te przełożenia w tej skrzyni biegów, to one kształtują się w ten sposób, że na wstecznym biegu jest przełożenie 15 do 1, na pierwszym biegu 16 do 1, na drugim biegu 9 do 1, na trzecim biegu 6 do 1, na czwartym 4,5 do 1. A więc silnik, ten, który mówiłem, 4KW, on ma 2915 obrotów. A więc jeżeli bezpośrednio bym go przyłożył do tego wałka od skrzyni, to wtedy na uchwycie, na wrzecionie miałbym na wstecznym biegu do tyłu 194 obroty, na pierwszym biegu 182, na drugim 323, na trzecim 485 i na czwartym 647. A więc ten czwarty bieg, najwyższe obroty byłyby trochę małe, zależy do czego tam. I postanowiłem, że jednak nie będzie to bezpośrednio, tylko zrobię to na kołach pasowych, takich trzystopniowych, że jedno będzie większe, mniejsze i najmniejsze, a na silniku z kolei będą odwrotność tych kół, także będzie można jeszcze tu zmienić trzy zakresy prędkości tego wrzeciona, uchwytu. Także już tokarz toczy mi te koła pasowe, żeby można było to zmontować. No tu wszystko bardzo fajnie to wyszło, elegancko. I wtedy, już nie pamiętam dokładnie, nie mam tutaj tej kartki z tymi obliczeniami, ale na najmniejszych obrotach wtedy będę miał chyba 60 obrotów na minutę, a na najwyższych chyba 1600. Także już będzie dość duży zakres obrotów. I to by było na tyle. Zostało jeszcze tą skrzynię tylko zalać olejem i będzie można się zająć po dorobieniu jeszcze tego koła pasowego. Będzie można się zająć składaniem łoża do tej tokarki. I powoli to wszystko będzie nabierać kształtu. I zobaczymy, jak to będzie chodziło. Czy w ogóle będzie chodziło. No i to tyle. Pozdrawiam i do widzenia.